Witam wszystkich serdecznie z tej strony Polski Pingwin i wróciliśmy do mojego Yogboxa. Zobaczymy, że są parę małych zmian tutaj. Właśnie chciałem was poinformować, że mój serwer... dzisiaj jednak pogadamy o serwerze. Pogadamy o troszeczkę... Nie cały czas, tylko chciałem ogłosić coś o serwerze, który będzie... Czekaj, przydałoby się trochę tego drewna. Będzie nowy serwer mój. Wiecie, że ostatnio miałem serwer ten hardkorowy. Ale problem był z tym, że to były, po pierwsze to byli, poznałem się z ludźmi, którzy hostowali mój serwer wtedy i po prostu, wiesz, dla nich tak, wiesz, dołączyłem do ich hardkorowego serwera i zmienili, wiesz, tak na mój, nie? Teraz zrobię serwer survival, ponieważ po prostu nie chcę, żeby musieli widzowie moje płacić, żeby grać na moim serwerze. To po prostu, to mi się nie podobało, ale wiesz, dołączyłem do nich i to było pod tym warunkiem, że wiesz, że będzie hardcore wtedy. Teraz mam nowy hosting z CraftServe. No i załatwiają fajny survival server, ale to nie jest tylko survival server, dopiero zobaczycie jak bijecie. No i naprawdę będzie, naprawdę super. Nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać i aż będzie gotowy. Już prawie jest gotowy pierwsze miasto spawnowe, gdzie są działki już przygotowane, 50 działek do każdego miasta. Działki będzie można, wiesz, przepisać na siebie, jest, są 18 na 18 i jest 16, czekaj, 16 na 16 budowli w środku. I dach może być 18 na 18, chyba mi się tak coś takiego zdaje. I będzie super serwer i dam wam wszystko, wszystkie informacje, IP i tak dalej. Kiedy wszystko będzie wgrane i gotowe, jeszcze musimy popracować na grach. Takich, zobaczycie, takie gry będą wśród serwera, ekstra rzeczy co można robić, co wiesz, co może inne serwery nie mają. Bardzo dużo ciekawostek, myślę, że będzie jeden z najfajniejszych serwerów. Oczywiście, że tak powiem, ponieważ to, wiesz, z jednej strony to jest mój serwer, który ja ogłaszam, ale z drugiej strony naprawdę myślę, że będzie superowy, będzie bardzo ciekawy dla was wszystkich i nie mogę się doczekać wam pokazać wszystko. Okej, wiesz co, zmienię te mięsa na kurczaki. Kurczaki są moje ulubione, po pierwsze, i po drugie jest ich o wiele więcej. Tylko chyba nie dają tyle życia, co mi się zdaje. Przepraszam za mój nos, ponieważ mam cały czas uczulenie na coś i nie wiem na co. W sumie wiem na co, bo jest lato, mam ten, te pyłki lecą z kwiatków i kwiatki i wszystko i mam uczulenie na to. Jakby co, to zrobiłem filmik po angielsku wczoraj, zwróciłem na mój angielski kanał, ponieważ mi się zachciało, nie? Zrobić filmik po angielsku, zobaczyć jak mi wyjdzie. Jak chcecie to zobaczyć, to jest link w opisie filmu lub jest anotacja teraz tam na górze, możecie sprawdzić. Mam nadzieję, że nie zapomnę tej anotacji, ale w razie czego jest i tak link w opisie. Jakbym zapomniał link w opisie też, to nie wiem, nic już nie poradzimy na to. Okej, ja chciałbym wziąć Rudzika na malutki spacer dzisiaj, ponieważ nie jechaliśmy na nim dużo. O, jeszcze chciałem powiedzieć co do angielskiego filmiku, to już wiesz, chciałem po prostu zobaczyć jak tam ludzie zareagują i wiesz, jaką aktywność mam jeszcze na tamtym serwerze, w tamtym kanale, ponieważ nie byłem na tym kanale już długo, ponad rok, rok i pół, wiesz, bez aktywności ode mnie, to nie spodziewałem się, że będzie, wiesz, dużo oglądać, a nic, ale zobaczymy. Bardzo mało, ale jak chcecie też oglądać, bo robię drugi Yogbox, nie? Jak chcecie widzieć też ten drugi Yogbox, kompletnie w innym stylu, po angielsku, jakbyście chcieli też to oglądać, możecie. Jest na moim angielskim kanale, możecie zawsze oglądać, jak chcecie. Właśnie wybieramy się w stronę tej wieży dziwnej, ale chciałem po prostu odejść trochę w drugą stronę, kiedy będziemy blisko. Już jesteśmy blisko wieży. Pójdziemy teraz w tą stronę. A! Pig! Świnka. Tu będzie trudno się ruszać, ponieważ dużo drzew i konik nie lubi się. Potrzebujemy trzy te bloki w górę. Okej, w tą stronę. Wow! Nie. W tą stronę będzie okej. Wow! Ach, to jest drzewo takie specjalne znów. Magiczne drzewo. Ciekawe są te magiczne drzewa.
no niczego nie służą w tej chwili. Będę musiał z nich korzystać później, ale można zawsze je nazbierać. Ale teraz nazbiorę może w własnym czasie, nie chcę marnować czasu na zbieranie teraz. Chcę teraz znaleźć coś ciekawego. Myślałem, że pójdziemy w... myślałem, że coś tam jest. Może tu coś jest. Wow. Nic ciekawego za bardzo. Myślałem, że pójdziemy w świat i po prostu poszukamy jakieś ciekawostki. Zobaczymy, może znajdziemy jakieś nowe rzeczy. Tu jest jakiś jakaś pustynia. O, ładnie to wygląda nawet. Fajna malutka pustyneczka. Łącznie z śniegiem. A, tu też mają ten... Coś tu się dzieje dziwnego. Czy to przypadkiem ktoś mi mówił coś o Herobrine? I że on zmienia piasek w dirt. Mam nadzieję, że on się nie czai w moim domu. To by było jeszcze... To by był wielki szok. Wow! Jest! Znaleźliśmy coś ciekawego. Haha. Hostile? Jesteście hostilni? Czy jesteście mili? Hello? Halo? Tak, tak, tak. Poczekaj tu rudziki, do zobaczyć w ogóle, co tu się dzieje. Wygląda na to, że kopalnia. Ale nie widzę, żeby było jakieś... O, jest faktycznie miasto. Czyli to jest kolesia dom po prostu. Ale nie mogę nawet z nim rozmawiać. Mają fajny ten tutaj na wodę. What the? Oh my god. Co to jest? Już wiem, co to jest. Muszę zrobić ten. Zamknąć rudzika bezpiecznie, żeby nie uciekł mi. I wtedy tam pójdziemy. Ja już wiem, co tam jest. Oh yeah. Będzie trochę, z jednej strony wkurzające trochę, a z drugiej strony interesujące bardzo. Zobaczymy, jeżeli to jest to, co myślę. Okej, rudzik. A! Ja nie mogę się ruszać. Oh shit, no, nie chciałem cię skrzywdzić, przepraszam. What the f... Z tamtej strony chcę zejść. Jest, udało się. Muszę go popnąć trochę. O kurczę, rozwalamy to i idziemy. Stąd nie ucieknie chyba, nie? Nie będzie skakać mi tutaj. Nie? Okej, spoko. Idziemy pod wodę. Ciekawe. Pochodnia. Wiedziałem, labirynt. Mówią się, żeby się trzymać lewej strony. Nie chcę się zgubić tutaj. Słyszę już, do czego to chodzimy. Okej. O, to będzie ciekawe. Ale musimy pierw znaleźć drogę. Wow, skrzynka. Nice. Nie wiem, do czego służą jeszcze te itemy, ale zobaczymy. Będę szedł za głosem tych eksplozji. Czuję, że... Mam nadzieję, że... pobudziłem. Musimy zrobić szybko pochodnie. Jeszcze można zrobić. Nawet. Pochodnie. Idziemy. Jakby co, to mój serwer będzie w stylu... średniowiecznym na początku i zobaczymy, może różne miasta będą różne te. Wow, dużo ciekawych rzeczy tu jest. Te można stakować, to nie wiem, czemu się nie stakują. Coś się... Sword of the what? Oh, nice. Tylko nic nie widzę. Ale fajnie! Jaki super miecz! O ja! Pozwala nam szybko do przodu lecieć. Ale lecieć w powietrze to tak czy nie? Też! Oh my god, też! Wow! Czyli przyda się do czegoś, na pewno. Na pewno się przyda. O, tutaj już byłem. Wracam chyba tam, gdzie byłem, nie? Okej. Czyli tam byliśmy, tak? I nic nie było. Gubimy się. Ale czuję, że zaraz już będziemy na końcu. Takie mam przeczucie, że już jesteśmy blisko. I że zaraz, już za tym zakrętem, będzie coś. Już za tym zakrętem. Nie, za tym.
Za tym. Czekaj, muszę. Posłuchać, tam jest. W tą stronę. O, już idziemy w tą stronę, to dobrze. Czuję się bardzo, bardzo zgubiony. Ale w sumie dobrze, że kładę pochodnie, bo wtedy jak będę wracał i zobaczę, o, tu są pochodnie, to wiem, że... O, tutaj nie powinienem iść. Tutaj byłem, tutaj nie byłem i wiem, że mogę iść. Ale mi się zdaje, że to jest jedno wielkie po prostu połączenie i po wystarczająco czasu chodzenia znajdziemy wyjście. Znajdziemy? Come on. Get on up. Już. O, słyszę. Słyszycie? Albo nade mną, albo pod. Coś tu się kręci. Słyszę nawet wodę. Rozwalić to mam? Wow. 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 Ja... Wow, źle poszedłem? Chyba tak. Wbijamy tu? Oh my god. Spider and creeper spawner. Trzeba by było położyć... O nie. A, jest! Mam swój łuk. I w tym mam bonus. Hehe. Wbijamy. Tutaj jest... Wow! What the f... Widzicie? Oh my god. Oh my... O, już będzie po mnie. Nie ma szansy. Oh my god. Oh, hello. Oh my god! Fudge! I boss jeszcze tam jest. Ale na szczęście dobrze w sumie, że ten creeper wybuchł. Pokazał nam dokładnie, gdzie jest boss. Okej. Okay. Pająki umieją się spinać. Ale tutaj nie dojdą. Musimy położyć pochodnie szybko. Pochodnie! What? Co to jest? Latająca z... Oh my god! Shit! Creepers everywhere! Oh my god! Ender! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Muszę uważać. Uważać na Endermana. Oh god, what? Enderman mnie nie atakuje, na szczęście. Tam jest boss, uważa na boss! Boss wszystko rozwala. Oh shit, Enderman też ze mną idzie. O, już po mnie. Już będzie koniec. Oh my god. Oj, ludzik, nie możemy zginąć. Po prostu nie ma opcji takiej, żebyśmy zginęli. Po prostu nie możemy. Czekaj, wezmę... O, co do tej skrzynki? Wezmę... O, go away! Czekaj, wiem, co musimy zrobić. Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Wbijamy, wbijamy, popychamy ich do tyłu. Musimy za... Kurde. Chciałem... Zamurować się troszkę. Coś w stylu... Oh, no! Nie, 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 nie będzie, nie będzie. Oh no, już teraz koniec. My god. To jest masakra. O, ale przynajmniej dostałem skrzynkę. Jo, ile tego jest, to jest normalnie szok, naprawdę. Jak ja mam przejść to? To jest 50 spawnerów tu jest. Czekaj, mam pomysł. Oh, get out. Co to jest? Ender spawner? Spawner endermanów? O kurczę. O, już po mnie nie mogę. Rudzik! Rudzik! Czemu Rudzik nie przyjdzie, mnie uratuje? Creeper. O, Enderpearl. Enderpearl. Monsters, monsters, monsters. Jemy, 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 jemy. Nie wiem, co zrobić, czy mam od razu... Czekaj. Jest. Jest. Zamknąłem ich tam. Strasznie. Musimy... Hej, a ja w ogóle bardzo mało pochodni mam. Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie zaatakuje. Ups. Potion of co? Czekaj, 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 mam jakieś potki. Okej, czekaj. Musimy to ogarnąć w ogóle, wszystko. Tutaj jest boss, czyli cofamy się tutaj na sekundę. I stąd ty. Z tobą nie chcę rozmawiać w tej chwili. Okej. Potion of strength? Tak, 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 tak. Nie, 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 nie. O, o, teraz mnie boss zobaczy, wystrzeli bombę w tą stronę i będzie wszystko źle. O, nie, widział mnie. Wygląda jak wielki piesek. Hello. O, czekaj, mam pomysł. Nie, 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 zapomniałem, tych bossów nie można rozwalać. Musimy specjalnie ich zaatakować.
Okej. Wypiłem to. Teraz będę mieć extra damage. Jest. Super damage mam. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za dużo monsterów. Oh god. Teraz szkieletony jeszcze dołączają. Ale na szczęście. Jest. Hehehe. Co wy na to? Wow. Oh. Shish kebabs. Nie wiem, co mam zrobić. Nigdy nie byłem w takim czymś. Co to jest? Masakra. Masakra. O, tu jest ten creeper spawner. Czekaj. Skeletony mnie. O, o. Jeszcze. Ja, dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Szybko. O. Jest, jest, jest. Enderman idzie. Skeleton. O, o. Już po mnie będzie. Tym razem na pewno. Czekaj. Mam nadzieję. Dam nam się zjeść. Skeleton. Yes. Yes. Okej, tego nie chcemy. Czego nie potrzebujemy? Nie widzą mnie. Nice. Okej, idziemy. Chła! To jest jakiś. O, uciekł. Ender. Jakby był Ender spawner gdzieś czy coś. Tutaj też jakiś spawner. Wszędzie. Oh shit. Enderman. Nie, 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 nie. O Jezus. Oh my god. Boję się. O Jezu. Serduszka mi padają. To jest normalne. Wow. 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 Nie, 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 nie. O, o. Muszę gdzieś być bezpiecznie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko. Pochodnie. Jest. Enderman nie atakuje, na szczęście. Tylko idzie sobie. Idzie sobie. Wow. Oh my god. Jestem z jednej strony. Jestem podekscytowany i wystraszony w tym samym czasie. I nie wiem, co mam robić. Tutaj jakieś Endermany mi teleportują. Wow. Monstery. Monstery. O, 19. Prawie go zaatakowałem. Teraz już wiem, żeby nie atakować Endermanów. Okej. 22 sekundy tylko będzie mój miecz taki silny. Wow, prawie Endermana znów zaatakowałem. O, już mnie atakuje, zaatakowałem go jednak. To jest straszne. Czemu nie ma co-op? Ja chcę 2-player. We dwójkę by było wiele raźniej. Okej. Czyli tu już przygotowaliśmy. Naprawdę? Co, to jest żart jakiś? Naprawdę? Na serio? To naprawdę to jest szok. To jest nie do przejścia. Chyba żartują sobie, no. To jest naprawdę... Czekajcie. Może będę mógł wziąć itemki, może nie. To jest naprawdę jakiś... Jakiś żart. Widzicie? Skala tego, jakie wielkie jest naprawdę, to jest... To jest... Żartują sobie, robią sobie żarty ze mnie. Skeleton. How dare you. Jak mogłeś? Rozwalamy te spawnery. Ender Crystal. Nie wiem... Co jest mi niepotrzebne? To, na przykład. Nie będziemy jechać na świniach. Niepotrzebne. To... Też wygląda niezbyt potrzebne. O! O! Zombie! Zostaw mnie! Okej. Tam jest następna skrzynia. O! Musimy coś zjeść, bo nie goimy się. O! Atakuję go pochodnią. Niedobry pomysł. Jedzenie. Musimy parę chickenów. Chickeny mnie zawsze ratują. Nawet w normalnym życiu. Chickeny zawsze jakoś potrafią mnie uszczęśliwić i uratować z trudnych sytuacji. Pierw tak zrobimy, skoro mam już tutaj pochodnie. Chciało to postawić. Yeah. Widzisz, teraz nam idzie nieźle. Wszystko idzie nam teraz fajnie. Atakujesz? Nie? Spoko, to dobrze. Okej, czyli tu byliśmy. Tam byliśmy, stąd przyszliśmy.
Tam jest ten drugi spawner. Tutaj jest... Oh, podwójna... Wow! Potrójna skrzynia! Nice! Co tu będzie? Fajne rzeczy. I itemy. Które będą moje. Teraz... What? Enderman, gdzieś ty zniknął? Och! To jest straszne! Te Endermeny normalnie tutaj... Enderman spawner! Wiedziałem! Wiedziałem, że jakiś Enderman spawner tu się kryje. Wiedziałem, że nie może być możliwe, że... Czekajcie... Wiedziałem, że nie może być możliwe, że tyle Endermenów po prostu się tak bez powodu pojawiło. Myślałem... Ile ich tu jest, naprawdę? Szok, mam nadzieję, że nie zaatakują mnie. Zostawię ich lepiej w spokoju, wiedziałem, jeden będzie musiał mnie zaatakować. Dużo expy dają. A, czekaj, trzy... jeszcze trzy levely i będzie nowe serduszko, chyba mi się zdaje. O, fuck, wszystkie mnie atakują teraz. Wiedziałem. Ile damage'u oni dają? Oh my god. O, zbugował się, dobrze. Jest. Dawaj, dawaj, serduszko. Jeszcze jeden Enderman, pamiętajcie. Jeszcze jeden Enderman za mną gdzieś idzie i zaraz się pojawi. Wiedziałem. Ho! 360! Walnęłem go. Spróbował mnie strollować, ale nie dało się. Czekaj, zrobimy tak. Zaraz będzie gdzieś. Fajny ten. Idzie tam, okej. Bierzemy go. Okej, uciekł. Musimy być... jaki głupek. Wszedł do ściany, jaki fail. Tu jest następny. Też mnie atakujesz? Kurde, nie mam szansy z tym, naprawdę. Jest, bugują się jakoś. Jak stoję tu w kącie. Bugują się, nie mogą do mnie dojść, jak stoję tu w kącie. Ale nie chcę tu stać cały czas w kącie. Musimy coś na to poradzić. Jakby, bo oni są silni strasznie. Czekaj. O, leginsy mi się skończyły. Jest! Robimy. Tylko jedna opcja. O, czekaj. On. Jest! Jest! Moje miasto obroniły ten. Obroniło atak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, sześć, siedem serduszek nadal mam tylko. A, bo jeszcze jeden level. Myślę. Okej. Stawiamy to. I robimy sobie spodenki. 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 Moje kochane spodenki. Okej. Idziemy. Wiedziałem, że tu będą na mnie czekać. Jest, mam jednego. Następny też idzie. Jest. 25 level będzie. Jest. I będziemy tak nadal levelować. Ale super. Mamy tutaj truciznę. Ogólnie chciałbym to i to wyrzucić, bo to nie są aż takie potrzebne rzeczy dla mnie. Możemy wziąć lepsze rzeczy ze skrzynki. Teraz czas na cookie break. Zawsze cookies są potrzebne. Zawsze cookies są potrzebne, kiedy jesteś falką Endermanem. Musisz jeść those cookies. Dobre cookies. Są moje cookiesy. Nie będziecie mieć moich cookiesów. Szybko się leveluje tu. Kurczę, chyba w następnym odcinku dopiero dojdziemy do tego bossa. O, Enderman! Nie! Z powrotem do skryjówki! Oh my god! Czemu te Endermany mnie atakują tak? Jak jednego zaatakujesz, to wszystkie atakują, tak? Czekaj, mam 8 serduszek przynajmniej, to jest bonus. To jest bonus. 4 serduszka, Enderman się tu... Mam pomysł! Mam pomysł, czemu nie o tym nie pomyślałem wcześniej. Tutaj zrobię dziurę. I... wyskoczę. O, nice. Czekaj, oh shit, to nie był dobry zbyt pomysł.
Musimy to inaczej skombinować. Inaczej. Szybko. Boom. Teraz tu będą przechodzić. Z powrotem. Nice. Okej. I tu też. Zamykamy. Możemy ich tak teraz nawalać. O, nie, zapomniałem, mogą nadal skoczyć do środka. Okej. Bierzemy tych. Załatwimy tych. Tych cheeky monkeys. You cheeky monkeys. Get out of here, cheeky monkeys. Oh god, Enderman. Spadajcie. Chcę już iść dalej na bossa. Kurczę, w następnym odcinku będzie boss w takim razie. Niech mnie sobie atakuje. Chciałem postawić tylko to. Okej. Tu mamy już załatwione. Teraz możemy spokojnie rozwalić ten spawner i zobaczyć, co jest w skrzynce. Enderman też nie może przejść przez ścianę, czyli super. Możemy ich tu załatwić. Nice. O, i następne serduszko będzie. To jest mega levelowanie. Zaraz będzie 30 level. No, tu możecie przyjść do mnie, moje słodkie XP. To jest moje? Nie wiem, chyba nie. Okej. Tu mamy wyjście, tu mamy to. Dałoby fajnie, żeby postawić pochodnie tutaj. To będzie nasz pokoik. Nasze przejście ataku, tak jakby. Widzisz, teraz możemy tutaj przejść do tego. Powoli przechodzić i budować. Ty widzisz, teraz rozwalimy ten spawner. Jak pro, normalnie jak pro. O, jaki pro. Jaki pro. Wtedy możemy zamurować to. Czekaj. Sekundkę, mój słodki. Zamurować to. Czekaj. Tam nie przylecę. I teraz rozwalić to. I mamy przejście do następnego pokoju. Uwaga, Endermans. Myślę, że to jest dobry sposób na to. Skoczyć tu teraz, bo oni nie mogą wejść tu. Albo tu przyjdą, albo tu przyjdą. A jak tu przyjdą, to możemy od razu wlecieć tam z powrotem. Tylko, że muszą przyjść. Musimy uważać. Okej. Idą na mnie. Dawaj, Endermanie. Myślisz, że jesteś taki man? No to pokaż. Manie. Ty. Mam cię. I po tobie. Oh fuck! Fuck! Okej, bezpieczni jesteśmy. Właśnie dlatego wybrałem sobie to miejsce. Trzeba myśleć czasami, ludzie. Nie można tak wlecieć do spawneru mobów taki wielki. To by był super mob grinder. Super mob grinder, normalnie. Może zostaw. O wiele lepszy niż ten szkieletynowy w moim domu. To jest normalnie gówno w porównaniu do tego. I bym sobie zrobił. A, wiesz co, może tak zrobię. Zostawię spawnery, zrobię naokoło taki ten i wtedy będą się spawnować w środku. Tak jak tu zrobiłem, nie? Ściankę taką, naokoło, nie? Tak zrobimy, myślę. Będzie fajny pomysł. Oczywiście, wiesz, zrobię to w własnym czasie, ale teraz chciałem tylko przygotować tyczkę. Żeby, wiesz, było, żeby było. O, tak, o. No i tak właśnie planowałem, żeby to wyglądało. I po prostu, że tak pójdzie naokoło wszędzie. Tu możemy też poprawić. O. Nice, sweet focia. Idziemy. Byśmy musieli po prostu jakieś wejście to zrobić też. Ale to można inny czas. Enderman spawner znów. Dlatego nic nie grozi mi tak bardzo. Enderman spawner można rozwalić. Endermany są za bardzo. Oh shit. Oh my god. Bez kitu, no. Wow, no. Miałem 29 level. No. Ah! I Rudzik tam został sam. Motherfuck, man. Motherfuck. Oh, what? 29 minut odcinek. What? Niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. Musimy kończyć. Oh, what? Taki długi odcinek? O kurczę, czyli ja tam wrócę. Zobaczymy się w następnym odcinku w takim razie. Trzymajcie się. Zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie będziemy walczyć z bossem. I mam nadzieję, że wam się spodobało i nie zapomnijcie ocenić film, jak chcecie, i subskrybować, jeżeli oczywiście chcecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!